2016 nie jest dla mnie dobrym rokiem. Trafiłem do szpitala, przez co straciłem dużo czasu, pomijając to, że mogłem przez to zginąć. Miałem przez cały rok w kółko tylko stres na głowie. Jednak jest coś, co sprawiło, że jest dla mnie to bardzo ważny rok. Wydarzenia z wiele dla mnie znaczącej gry Phoenix Wright Ace Attorney, czyli pierwszej części tej właśnie serii, odbywają się w tym właśnie roku. Pierwsze przygody Phoenixa Wrighta właśnie dzieją się w 2016 roku. Pierwsza sprawa Phoenixa, w której usiłuje uratować swojego przyjaciela Larego. 3 sierpnia. Pierwsze spotkanie Phoenixa i Mai oraz założenie biura adwokackiego Wright & Partner. We wrześniu. Sprawa Stalowego Samuraja, 14 października. Oraz początek sprawy Milesa Edgeworth'a. Dzisiaj. W Wigilię 24 grudnia 2016 roku. Cień przeszłości w końcu dogonił Edgeworth'a i przypomniał o już prawie zapomnianej sprawie DL6, która połączyła losy wielu znanych nam postaci z tej serii. Dokładnie rok temu, w grudniu 2015 roku, właśnie się tą sprawą zajmowałem, w moim Zagrajmy. Coś jakby mieć okno, które pokazuje przyszłość. Jutro powtórzę sobie nagrane przeze mnie odcinki z tej sprawy, z uczuciem, że to wszystko się dzieje w tej samej chwili, po drugiej stronie świata. Ci, którzy znają grę, wiedzą, jak to wszystko się skończy. Ale co jeśli żyjemy w alternatywnym świecie, w którym wszystko potoczy się inaczej? Czy prawda na temat sprawy DL6 nigdy nie wyjdzie na jaw? A co jeśli uwierzymy, że te wydarzenia z gry naprawdę się wydarzą? Wydarzenia z kolejnych dwóch części, tak samo jak ostatnia sprawa pierwszej części trylogii, dzieją się w roku 2017 i 2018. A wydarzenia z 4, 5 i 6 wiele lat później. Co możemy zrobić? Czy jesteśmy w stanie im jakoś pomóc? Jeśli oglądacie ten film krótko po przesłaniu, za kilka godzin zginie człowiek nad jeziorem Gort, krótko przed północą. Możemy uratować tyle istnień.